Jak już wiadomo, dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki rządowego programu odbudowy zabytków w ramach programu Polski Ład. To jest ponad 2,5 miliarda złotych na odbudowę, rewitalizację, konserwację polskich zabytków. Chcemy, żeby Polska była piękna, dumna, poważna. Chcemy raz na zawsze zerwać ze złym dziedzictwem II wojny światowej, a także PRL-u, czyli tym okresem, gdzie wiele zabytków, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, było niszczonych, było zdewastowanych i nie zostało później naprawionych, odbudowanych, nie były zrewitalizowane, nie przywrócono im tej świetności, którą cieszyły się wcześniej. Kończymy z tym smutnym okresem. Chcemy, żeby otaczało nas piękno, otaczały nas piękne zabytki, żebyśmy nawiązali do ważnego dziedzictwa naszych przodków, którzy mieszkali wcześniej na tych ziemiach, na których mieszkamy my. I w związku z tym, to oczywiście są czasami zabytki, które były budowane przez Polaków, czasami budowane były przez inne nacje, ale my jesteśmy tutaj gospodarzami, to są i nasze zabytki i chcemy o nie wszystkie dbać. Warto zauważyć, że w ramach tego programu, tych dużych pieniędzy, które przeznaczono na zabytki, są na tej liście oczywiście zabytki z województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie to jest ponad 145 milionów złotych na ponad 160 projektów w województwie kujawsko-pomorskim. Z czego, jeżeli dzielić województwo na okręgi sejmowe, to ta część, tak zwany okręg numer 5, w którym znajduje się Grudziądz, to są 82 miliony złotych. Dzisiaj ogłoszono wyniki rządowego programu odbudowy zabytków i w tym programie, w jego wynikach możemy znaleźć także pozytywne informacje dla Brodnicy. Dwa projekty otrzymały dofinansowanie, łącznie ponad 1 000 000 złotych na parafię znajdującą się w miejscowości Szczuka. Będzie remontowana zabytkowa plebania oraz kościół, który właśnie znajduje się w Szczuce. Łącznie ponad 1 000 000 złotych.